Ogromnie się cieszę, że dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Fundus Gacenzis, Skudowy Zdroju i Fundacją Razem Możemy Więcej przy Domu Dziecka w Kłodzku możemy się spotkać właśnie w Kłodzkim Ośrodku Kultury. Tak, w tym roku właśnie Kłodzki Ośrodek Kultury i myślę, że uda nam się w tym roku zebrać tak samo dużo jak w tamtym roku, kiedy byliśmy w innym miejscu, czyli w galerii. Czy frekwencja wolontariuszy jest jeszcze większa? Frekwencja jest mniej więcej taka sama, około 130 osób dzisiaj kwestuje na ulicach Kłodzka. Wspierają naszych wolontariuszy jeszcze żołnierze regimentu kłodzkiego, naszej grupy rekonstrukcyjnej, którzy pełnią wartę jakby przy nich i pomagają zbierać. Za Pani plecami widzimy dyrektora Kłodzkiego Ośrodka Kultury, zaczyna się część artystyczna i wielki stół z dużą ilością gadżetów przekazanych na licytacje, które za chwilę się rozpoczną. Co tam między innymi znajdziemy? Między innymi właśnie wspomniałam o tej alpakowej kotlinie, mamy alpakoterapię godzinną, mamy vouchery do domu sudeckiego na pobyty weekendowe w apartamencie, w pokojach też dwuosobowych. Mamy tomik poezji autorki, która mieszka w Polanicy Zdroju i przekazała tomik, który nawet nie trafił do sprzedaży, a jest właśnie tylko w ilości 200 egzemplarzy, między innymi w Muzeum Narodowym w Warszawie. Ale też nie zabraknie gadżetów z logiem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tak, jak co roku dostaliśmy kilkanaście przedmiotów, oczywiście koszulki Wielkiej Orkiestry, dostaliśmy mini zestaw ratunkowy, no i kalendarze Wielkiej Orkiestry, które też zawsze cieszą się bardzo dużym powodzeniem. Ziemia Kłodzka, ale cały Dolny Śląsk, cała Polska i chyba cały świat. Po raz 27 styczeń to jeden z najbardziej kolorowych, najbardziej optymistycznych i najbardziej gorących dni w roku. Ci, którzy się uśmiechają, którzy tworzą i niosą dobre, czyli wolontariusze i wszyscy darczyńcy są jedną wielką rodziną. Trzeba być z nami, jeśli jeszcze dzisiaj nie dołączyliście, zawsze przez te kolejnych kilka dni będzie można kontynuować licytację i wpłacać pieniądze na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która gra do końca świata i jeden dzień dłużej. Jestem z nią od początku i będę do samego końca. Mam nadzieję, że nigdy się nie skończy. I właśnie na taką licytację, która za naszymi plecami dyrektor, widzimy, tam licytuje, przeznaczyła Pani grafikę z napisem Konstytucja, która została wylicytowana za 700 zł. Tak, to bardzo piękna suma. Taki grafik na Dolny Śląsk przywiozłam 5. Trafiła do Kłodzka, do Nowej Rudy, do Szczytnej, do Ząbkowic i do Dzierżoniowa. Wszędzie tam odbywają się licytacje. Tej właśnie grafiki jest wyjątkowa, bo opatrzona autografem pana profesora Adama Strzębosza. Dla mnie to autorytet prawny. Dołączył do akcji, pojechaliśmy do Warszawy, do niego do domu, zrobił kilka podpisów i te grafiki trafiły na licytację. Jeśli ktoś będzie jeszcze chciał bardzo ją mieć, tutaj myślę o prawnikach, którzy cenią sobie autorytet pana profesora, zawsze można zadzwonić do mojego biura. Mam jeszcze 2 zostawione, możemy zrobić jeszcze raz cichą licytację i wpłacić pieniądze na WOŚP. Zapraszam.
walczymy z hejtem, walczymy z tym, że ogranicza się orkiestrę, ale Polacy chyba z roku na rok grają coraz mocniej, coraz bardziej i liczymy na rekord. Mam wrażenie, że im więcej tego hejtu, tym więcej złotówek trafia do skarbonki. Ja dzisiaj włączyłam sobie na TVP Info. No niestety, 30 sekund mówiła pani lektor bardzo sucho chyba, mówiła i się nie cieszyła o wielkiej orkiestrze. A to, co się dzisiaj dzieje w całej Polsce, jest niesamowite. Warto przełączyć kanał, warto wyjść na spacer i warto wyjść w takie miejsca, jak tutaj w Kłodzkim Ośrodku Kultury i nie unikać wolontariuszy. Dzisiaj wszyscy powinniśmy grać do wspólnej bramki. Nie wyobrażam sobie, że ktoś hejtuje, że ktoś obraża. Słuchajcie, kochani, umyjcie te ręce z plasteliny i do dzieła. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego finału, mimo przeniesienia z Galerii Handlowej tutaj do nas, do KOK-u, mamy nad komplet publiczności fantastyczne licytacje, po kilkaset złotych za wszystkie gadżety, które tutaj są licytowane. Ogromnie dziękuję wszystkim darczyńcom, ofiarodawcom i wszystkim tym, którzy licytują na ten piękny cel. Chciałbym osobiście podziękować za piękne słowa, które padły ze sceny, kiedy pani ordynator oddziału neonatologicznego w naszym płockim szpitalu powiedziała, że gdyby nie sprzęt od Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka, czasami trzeba było pracować gołymi rękoma. A przy okazji wylicytowała za kilkaset złotych piękny przedmiot na nasze licytacje. Dzisiaj się zdarzyło, że licytuję tę różę. Jakaś para, która się kocha, to otrzyma ode mnie jeszcze drugą różę, ekstra taką właśnie pozłacaną, która będzie tą ekstra nagrodą dodatkową do głównej wygranej tej róży, która jest dzisiaj podstawą licytacji. Oj, a tam widzę, że bardzo dobry to był pomysł. 500 zł, piękny gadżet, piękna kwota.